Witam! Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego horrory są zazwyczaj mroczne, pokolorowane w sposób taki, że w mroku dominuje odcień niebieski? Zastanawialiście się kiedyś, jak kolor potrafi wpłynąć na odczucie potencjalnego konsumenta zasiadającego przed telewizorem i zajadającego się wigilijną kiełbasą? Zanim jednak przejdę do odpowiedzi na to pytanie, warto tutaj powiedzieć, czym jest kolor korekcja i czym jest kolor grading. Kolor korekcja jest to zabieg polegający na poprawie kolorów. Przykładowo montażysta dostaje materiał nagrany w profilu płaskim, logarytmicznym, czyli jest to materiał o niskim nasyceniu kolorów i kontrastu. Obraz jest taki wyblakły. Dzieje się tak, ponieważ profil płaski jest to krzywa gamma o szerokim zakresie dynamiki, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągnąć satysfakcjonujące nas rezultaty w postprodukcji. Kiedy dostajemy taki materiał wyprany z kolorów, robimy podstawową korekcję kolorów, czyli ustawiamy ekspozycję, kontrast, balans bieli i taki materiał, który już nabiera, nazwijmy to w cudzysłowie, kształtów, możemy pokolorować i pobawić się w tak zwany color grading. Nasze aparaty bądź kamery posiadają tak zwaną głębię bitową. Czym ona jest? Mówiąc prosto i krótko, pojęcie to odnosi się do ilości informacji zawartych w jednym pikselu obrazu. Czyli jeżeli aparat nagrywa w 8 bitach, to znaczy, że 8 bit to głębia bitowa, w której jeden piksel zawiera 8 bitów informacji. Mówiąc w skrócie, możliwe jest wtedy wyświetlenie ponad 16 milionów różnych odcieni kolorów. Jeżeli nic się nie pozmieniało, 10 bit jest minimalnym standardem na platformach typu Netflix, a to już nam daje 1 miliard różnych odcieni koloru. Mój Lumix, którego do Was nagrywam, potrafi na maksa wyciągnąć 12 bitów. Ale wracając do color gradingu. I tutaj mamy wielkie pole do popisów, ponieważ materiał, który wcześniej sobie przygotowaliśmy, możemy pokolorować według naszego uznania, bądź jak tylko zażyczy sobie tego zleceniodawca, oczywiście pamiętając tutaj o zakresach, których raczej w komercyjnych zastosowaniach nie powinniśmy przekraczać. Możemy skorzystać z lutów, które sobie zakupimy, aczkolwiek takie luty i tak warto mimo wszystko poprawić, bądź możemy samemu zacząć skrobać marchewkę. Czyli mówiąc w skrócie, nadajemy filmowi odpowiedni, pasujący pod dany klimat, historię, kolor, który później ukazuje nam się przed oczyma na ekranach kinowych. Jest to tak zwany proces nakładania i modyfikowania kolorów w nagraniu wideo. Nie będę się tutaj rozgadywał o stricte technicznych aspektach, a mógłbym i w przyszłości może zrobię jakiś odcinek na ten temat. Natomiast teraz chciałbym skupić się na czymś innym. Znalazłem ciekawą pracę, w której przedstawiona jest filmowa paleta kolorów z przypisanymi emocjami. Zwróćcie uwagę na emocje przypisane do danego koloru. I przykładowo weźmiemy sobie na celownik kolor niebieski. Jest to kolor, który opisuje chłód, odizolowanie, melancholię, bierność. Kolor ten zazwyczaj jest używany w horrorach. Weźmy sobie na tapetę serial Nawiedzony dom na wzgórzu. Wiem, bardzo często biorę sobie ten serial na tapetę, aczkolwiek bardzo go lubię. Poza mrokiem, jaki panuje w tym serialu, dostrzec możemy niebieski odcień, który dominuje chociażby w czerni bądź na twarzach i ubraniach aktorów. Jest to właśnie zabieg, który jest opisany w tej tabelce. Ma wpłynąć na nasze emocje i odbiór danego tytułu. I pamiętam śmieszną sytuację, kiedy osoba z mojej rodziny wspomniała mi, że mam źle skalibrowany telewizor, a ja mu odpowiedziałem: nie, to tak ma wyglądać. Taki jest zabieg stosowany w horrorach. Oczywiście nie jest powiedziane, że kolorów nie można łączyć. Przykładowo w tej scenie, w tym samym serialu, mamy dominujący kolor żółty, który jest ciepłym kolorem, aczkolwiek symbolika jest również nie do końca pozytywna, ponieważ odpowiada za chociażby niepewność, bądź szaleństwo lub chorobę. Prawdą jest, że kolory dominujące w horrorach to raczej niebieskie odcienie z często podkręconymi kolorami kluczowych obiektów. To też jest bardzo ważne. Przykładowo, w Nawiedzonym domu na wzgórzu są czerwone drzwi, które ewidentnie wyróżniają się na tle całego otoczenia. Skupiają na nas swoją uwagę i nadają takiej nutki tajemnicy i niepewności. Jest to zabieg artystyczny, który został zastosowany przez reżysera, a który zasiewa w nas takie ziarno niepewności, bo jednak po coś te drzwi są, z jakiegoś powodu się o nich wspomina i raczej nie przedstawia się ich w superlatywach. Zapewne oglądaliście wiele takich filmów, w których zastosowano takie zabiegi podkręcające kolorów danego przedmiotu występującego w filmie. Jeżeli jednak chodzi o pokolorowane filmy, w Mad Maxie przykładowo mamy dominujące kolory żółte, pomarańczowe i czerwone, jak i również w scenach nocnych mocno dominującym kolorem jest niebieski. Kolory te mówią bardzo dużo o filmie i ukazują beznadziejność, w jakiej znajdują się bohaterowie. Aczkolwiek ukazują również nam, że mamy do czynienia ze zgraną paczką, która łatwo się nie poddaje i dąży do celu pomimo przeciwności losu.
Osobiście bardzo jestem zajarany możliwościami, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą kolorów w filmach. Przyznam szczerze, że podczas montażu filmów, czy to tych na YouTube, czy tych prywatnych, większą frajdę sprawia mi przesiadywanie w kole kolorystycznym i bawienie się kolorami niż samo montowanie filmów i klejenie porozsypywanych po mojej osi czasu kawałków. Dziękuję za obecność, z mojej strony to wszystko, a Ciebie, drogi widzu, zapraszam do sekcji z komentarzami, jak i również zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz lajka, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które ukażą się na tym kanale. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!